miasta w zakresie, znaczy skierowane do przedsiębiorców w przypadku stworzenia nowych miejsc pracy. Jeżeli przedsiębiorca nie skorzystał z tego zwolnienia, żaden przedsiębiorca. Czyli obecnie nie mamy takich umów, które na tych warunkach funkcjonują. Ale jakby, którzy skorzystali z tej uchwały, tak? Nie mamy. Tak, uchwałę podjęli Państwo w 2014 roku. Zwolnienie to przysługuje przez okres 2 lat, 3 lat, w zależności od wielkości stworzenia nowych miejsc pracy. Dla małego przedsiębiorcy na przykład stworzenie jednego miejsca pracy, no to zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 2 lat. W przypadku zatrudnienia, stworzenia nowych, 2 nowych miejsc pracy jest to zwolnienie w wysokości 3 lat z podatku od nieruchomości. I nikt nie skorzystał. Nikt nie skorzystał z tego zwolnienia. Dziękuję bardzo. Ale w strefie skorzystał.